Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozbiórek. Dziś rozbierzemy sobie wiatrak w całości z silnikiem, z plastikami. Zobaczymy, ile tego wyjdzie i czy będzie oszukana miedź, tak jak w poprzednim silniku z wiatraka. Cały wiatrak waży 2 kilo, dużo mało. Sami ocencie, zobaczymy, ile z tego wyjdzie złocisza. Po 90 groszy, prosty rachunek, złoty 80, złoty 82 w tym wypadku. No nic, nie zostaje nic innego jak odłożyć wagę, dać wiatrak na stół i zacząć rozkręcanie. Co tu my tu mamy? Gwiazdka. Pamiętaj, jeżeli filmik Ci się podoba, zostaw lajka, zostaw suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz. To bardzo, bardzo, ale to bardzo mnie cieszy, jak tych subów przybywa. Przekroczyliśmy już 400 subów. Był tam chwilowy przestój z filmikami. Był przestój ostatnio z oglądaniem przez Was moich filmików, jakieś 2 miesiące takiego postoju mieliśmy. Ale to mnie, znaczy troszkę byłem zniechęcony, ale mówię, co tam, robię swoje. I dobrze, bo teraz jest na plus. Tutaj się świedro urwało. Teraz już jest na plus, bo z powrotem wróciliśmy na dawne tory. Już jest trochę tych wyświetleń więcej. Odkręcam to, czy nie odkręcam? Odkręcam. Pięknie. Złom do złomu. I lecimy z tematem. Ostatnio, jak rozbierałem taki silnik, ale to było ciepło, gorąco. Teraz jest zimno. I myślę, że nie zostanę oszukany na chińską miedź, czyli aluminium. W ostatnim silniku właśnie możecie sobie zobaczyć, a dam wam tutaj link, możecie sobie kliknąć. Tam właśnie rozbieram silnik, tylko i wyłącznie silnik. Tam jest pokazane, ile zarobiłem z samego silnika. Tu jeszcze będzie pokazane, znaczy dużo więcej nie będzie, bo tu jest osłona tylko metalowa. No, ale jakby nie było, to jest. Czyli będzie więcej. Odkręcamy wszystkie śrubki. Gdy dorwę się do miedziuchy, mógłbym już sprawdzić, ale potrzymam Was trochę w niepewności, siebie zresztą też, czy to będzie miedź, czy nie. Czy to będzie chińszczyzna. Metalowe, metalowe, do metalu. Elegancko. To co? Widzimy się już przy odkręcaniu odlewu z silniczka. I tak jak mówiłem, spotykamy się z powrotem przy rozkręcaniu aluminium odlew. Powinno to bardzo szybko i sprawnie pójść. Cztery śrubki, żeby dostać się do miedzi bądź aluminium. Po odkręceniu śrubek ściągamy aluminium odlew. Jedna, druga strona. Nie wiem, czy tutaj nie będzie metalowe. No, kurczę, no jest metalowe. Trzeba to wybić z jednej strony. Nie tylko z jednej strony, całe szczęście, ale. O, tu jest. Tutaj wirniczek mamy. Wirniki sobie zostawiam. Może kiedyś je wypalę to aluminium i zobaczymy, czy się uda w ogóle, bo to jeszcze nigdy takiego czegoś nie robiłem. Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym, może pomóc. Może doradzić, jak to zrobić, jaka temperatura i w ogóle. Na razie złom. Alu, aha, nie alu do alu, tylko musimy wybić. Tutaj oczywiście mamy taką śrubeczkę. Może się przydać. O, lekko puknąć i wychodzi. Śrubki do śrubek. Aluminium do aluminium. I tutaj mamy coś takiego. Dwukolorowa miedź. Dwukolorowa miedź. Czy to coś oznacza? Powiedzcie mi, czy to znaczy, że to jest pół chińskiej, a pół jest zwykłej miedzi? Tu jest zasznurkowane wszystko. No nic. Lecimy z tematem. Dobra. Bierzemy piłkę i ucinamy wzdłuż. A resztę sobie wybijemy. Ale to już za chwilkę. Ja przecinam, a wy będziecie już na wybijaniu. Jestem w trakcie rozcinania i już wiem, że to jest miedź. Nie jest aluminium, to jest miedziane. Jestem bardzo zadowolony. Miałem porównanie, ile wychodzi z aluminiowego
i teraz będę miał porównanie, ile wychodzi z miedzianego silnika, z wiatraka. I ja, i wy, i wszyscy zadowoleni. Nie wiem, czy będzie widać. Tak, widać to. Super. Miedź miedziana. Jak to pięknie brzmi. No nic, dobra. Ja ucinam sobie. Dalej tutaj lecę. I widzimy się już przy wybijaniu. Tak, z ciekawości sprawdziłem sobie kombinerkami, czy fajnie wychodzi. Wychodzi elegancko. Widzimy miedź. Fajnie. Cieszę się. Jestem zadowolony. Już na pewno jestem zadowolony z wyniku. Bardziej niż z aluminiowego silnika. I tak, tu mamy złom. To sobie obczyszczamy. Ciekawe, jak to będzie. O, fajnie schodzi. To więc to będzie łatwa i przyjemna praca. Myślałem, że ta dwukolorowa miedź. Widać, widać. Będzie jedna aluminiowej, będę musiał się bawić w oddzielanie. Ale całe szczęście tak się nie stało. Patrzcie, jak błyszczy. Ściągamy sobie tylko papier. Rozetniemy sznurek. A, jeszcze kabelki, ale kabelki to szybko polecą. Tańczy miedź. Elegancko. Kawałek miedzi jest. Dobrze, ja tutaj jeszcze mam parę kabelków. Widzimy się już na podsumowaniu. Ja się z nimi uporam. Raz, dwa. Mam nadzieję. I będziemy wszystko ważyć. Także zapraszam. Jesteśmy już z powrotem na podsumowaniu. Tak jak wspominałem wcześniej, w silniku była miedź, czysta miedź, nie aluminiowa. I co mnie bardzo cieszy, ponieważ ostatnio z silniku z wiatraka miałem miedź aluminiową, czyli po prostu miałem aluminium farbowane na kolor miedziany. I widzieliśmy, ile zarobiliśmy na tamtym silniku, a teraz zobaczymy, ile zarobimy na tym silniku. Jeżeli jesteś ciekawy, ile zarobiliśmy na silniku, w którym było aluminium farbowane, zapraszam do linku do opisu, oczywiście po skończeniu oglądania tego filmu. A teraz wrzucamy na wagę złom stalowy. Kilo 345 po 90 groszy daje nam złoty 21. Złoty 21 stal. Bang! Teraz na wagę ląduje aluminium odlew po 5,80, daje nam 64 grosze. No super, super, super. Tamtego odlewu nie było, tu już widać silnik na bogatości, starszy model. I na pierwszym miejscu, oczywiście miedź ląduje, której mamy 160 gram po 32 zł. Daje nam 5 zł 12 groszy. Oczywiście pełne podsumowanie będzie tutaj na dole, ile wyszło za wszystko. Czas rozbiórki to jest 15 minut, bo więcej gadałem do was niż robiłem. W sumie mi to zajęło 25, 10 minut gadania, przekładania w wagę te tam siami i w ogóle. Także 15 minut za miedź, 5 zł 12 groszy. Tutaj widzimy, ile reszta. Fajnie, że oglądaliście. Zapraszam do linków w opisie. Tam znajdziemy różne, przeróżne rzeczy typu narzędzia, opony i tak dalej. I tutaj mamy te wirniki. Znaczy wirnik, tu mam drugi wirnik. Jeszcze muszę iść poszukać, bo chyba z dwa albo trzy takie wirniki mam. Napiszcie mi, czy się opłaca w ogóle topić to w piecu, czy gdzieś tam wytapiać to aluminium. Czy jest to tego warte, czy po prostu tam będzie 3 gramy i znikoma wartość. Takim oto akcentem zakończymy sobie dzisiejszą rozbiórkę. Zapraszam w następną sobotę między 12 a 13 na kolejny film z rozbiórki. A będzie to, myślę, że będzie to piecyk gazowy. Kupię sobie piecyk gazowy i sprawdzę, czy opłaca się kupić, żeby go rozebrać. Tak, tak zrobimy. Kupimy piec gazowy po to, żeby go rozebrać i sprawdzimy, czy to się opłaci. Zapraszam do linków. Łapeczka, subik i fajnie, że jesteście, fajnie, że oglądacie. Flaming pozdro. Flaming w Hiszpanii teraz, ale filmiki wrzuca. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło w te zimowe dni.
Na razie i cześć.